Dobra, Monika Laskowska, TV Reklama. Jest ze mną Daniel Skiba, Skibiński. Cześć, witam serdecznie. Witam. Jesteśmy na gali IFM Show. Powiedz mi, gratuluję przede wszystkim. Spektakularna walka, spektakularna wygrana. TKO. Zgadza się, dziękuję. Powiedziałeś, powiedz mi. Tak. Byłem ciekaw dalszej części pytania. Powiedz mi właśnie. Ale dziękuję za gratulację. Jak się czujesz? Czuję się bardzo dobrze. Było takich dużo znaków zapytania co do pierwszej mojej walki na IFM, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i całą galą od strony technicznej i od zewnątrz. Mam nadzieję, że odbiór tej gali dla kibiców też jest pozytywny, tak jak mój, także no ja się bardzo cieszę i czekam na następne. Tak patrzę, oglądam, żebym nie widziała walki, to można by było powiedzieć, że i w ogóle nie było, a jest coś, jest małe zadrapanie. Ale to na rozrywce, to nie podczas walki, to na rozrywce. A, czyli wyszedłeś bez strat. Jedną nogą już UFC. No, chciałbym, żeby tak było, ale no, nie mogę na ten moment powiedzieć nic więcej, w sensie nie, że nie mogę, bo nie chcę, tylko po prostu moje rozmowy z organizacją UFC, czy nasze rozmowy mojego menedżera są na tym samym etapie, co nie wiem, 2 miesiące temu, czyli czekamy, jesteśmy w gotowości, jak tylko będzie okazja, to wskakuję. Z tego, co się dowiedziałam tutaj niechcący, gdzieś usłyszałam parę ploteczek, że chciałeś zupełnie innego przeciwnika. Tak, to znaczy jak zobaczyłem, że na karcie jest zawodnik z lepszym rekordem w mojej kategorii niż mój przeciwnik, no to chciałem podmiankę, chciałem po prostu tego lepszego, ale no, tylko na moich chęciach się to skończyło. Walki tamte już były zakontraktowane, także ja się cieszę bardzo, że udało mi się dzisiaj wygrać. I to z Johnem Michaelem Shalem, który jest legendą irlandzkiej sceny MMA. I dodatkowo trenuję pod okiem McGregora. Razem trenują ponoć. Tak, sparują. Powiedz mi, czy widziałeś może jakieś podobne techniczne rzeczy, które wykonywał Shield? Widziałem kilka w jego poprzednich walkach, szczególnie w takich bokserskich. Czasami stójkę coś wykonywał, z tym, że to, że na przykład się trenuje z jakimś zawodnikiem, to nie znaczy, że się walczy tak samo jak on. U nas w klubie jest masę chłopaków i nawet dziewczyny i tak na dobrą sprawę każdy walczy inaczej, nikt nie jest tak, że wszyscy mają ten sam styl. Kto był w twoim narożniku? Był trener Andrzej Kościelski, trener Marek Drażdżyński i Kamil Oniszczuk. Trenujesz w? Anko z MMA. Anko z MMA. Poznań? Dokładnie, mamy siedzibę w Luboniu. Aha. Co teraz? Odpoczynek, regeneracja? Nie. Będę odpoczywał, jak już będę stary. W najbliższym czasie mam start na Mistrzostwach Europy w grapplingu, które są już pod koniec kwietnia w Warszawie. Jesteśmy gospodarzami tej imprezy, także też będę chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Tym bardziej, że w zeszłym roku na Mistrzostwach Europy zdobyłem złoto, więc w sumie teoretycznie bronię tego tytułu. No jeśli nic się nie zmieni, no to planuję zawalczyć już w czerwcu na najbliższej gali IFM. No właśnie, do Babilonu już nie wracasz? Zakończyliśmy współpracę z organizacją Babylon MMA, rozstaliśmy się w przyjaznej atmosferze, także na ten moment poszukuję wyzwań gdzieś indziej. Czyli teraz IFM Show. Powiedz mi właśnie, jak uważasz zawodnicy, jaką przyszłość mają, jak wygląda przyszłość zawodników w tej federacji? Wydaje mi się, że organizacja sama w sobie jest bardzo perspektywiczna i to też widać po dzisiejszym evencie w porównaniu na przykład do poprzednich eventów. Więc jeśli sama organizacja będzie się rozwijać, no to jednoznaczne jest to z rozwojem zawodników, więc bardzo mi się też podoba podejście organizatorów do budowania karier, do nieblokowania ich w żaden sposób, więc wydaje mi się, że ta organizacja jest bardzo przyjazna dla rozwoju zawodników i służy jakby temu rozwojowi. A jak oceniasz taką konfrontację ze światem internetu, YouTube'a? Jest to sposób promocji, próba zgarnięcia jeszcze fanów właśnie z tego świata internetu, świata YouTube'a, który no, nie ma co oszukiwać, ale nie ma co się oszukiwać, ale no, jest bardzo duży i jest tam też bardzo duży potencjał, więc organizacja zadbała o takich stricte fanów MMA, gwarantując bardzo fajne pojedynki właśnie w formule MMA, dodatkowo jeszcze dodała ten element show w postaci
influencerów, freaków, cageboxingu i tak dalej, także wydaje mi się, że każdy, nawet najbardziej wybredny fan znajdzie coś dla siebie. W twoim narożniku był, wspominałeś, Kamil... Kamil Big Oniszczuk. Tak, Kamil Oniszczuk. On w federacji ATCA, mi się wydaje, walczy. Dokładnie, stoczył dwa pojedynki. Generalnie niestety od początku lutego boryka się z kontuzją, to znaczy zerwał więzadło krzyżowe, przeszedł operację, teraz przechodzi rehabilitację, więc pewnie zobaczymy go w klatce ACA pod koniec roku. Przyjaźnicie się, czy to jest typowo zawodowe? Nie, z Kamilem już długo nas łączy relacja ze względu na to, że jesteśmy dla siebie głównymi sparring partnerami. Wspieramy się też na wyjazdach. Jeśli on walczy, ja z nim podróżuję, i w drugą stronę tak samo. Często kończy się to kłótnią, ale sobie pomagamy nawzajem, bo MMA, mimo tego, że jest to sport indywidualny, no to bez pomocy osób z teamu, czy trenerów, czy sparring partnerów, no to raczej się nic nie osiągnie. Tak, Kamil Oniszczuk bardzo szybko opnie się na szczebla kariery swojej zawodowej. Przystępowała go na razie właśnie kontuzja. Mam nadzieję, że zobaczymy niedługo go z powrotem i mam nadzieję, że cię szybciutko zobaczymy w kolejnej walce i mam nadzieję, że kolejna wygrana. A chciałam jeszcze zapytać o jutrzejszą walkę Mateusza Gamrota. Co sądzisz o niej? Ja wiem, że Mateusz jest bardzo dobrze przygotowany, że pokaże się z jak najlepszej strony, że jest bardzo zmotywowany i chce bardzo zmazać swój pierwszy występ, który był oczywiście bardzo dobrą walką, tylko jednak mimo wszystko zapisany jako jego pierwszą porażkę w karierze, ale wierzę w to i wiem, że będzie to wygrana. Liczę na wygraną TKO w drugiej rundzie. Mam nadzieję, że góra druga runda. Trzymamy mocno kciuki. Dlatego powiedziałem, że w drugiej, bo chciałbym trochę zobaczyć go w akcji. Trochę pooglądać, tak, prawda? Tak, tak, no, tak. Dziś nie mogliśmy cię za dużo poglądać. Szybciutko rozprawiłeś się ze swoim przeciwnikiem. Tak czasami bywa. No, dla mnie na przykład to bardzo dobrze, ze względu na to, że właśnie nie mam żadnych kontuzji i mogę uczestniczyć dalej w treningach, przygotowaniach i jak najszybciej wrócić do klatki. Czyli wszystko się zgadza, wszystko jest w porządku, zdrowie zachowane, wygrana jest w kieszeni. Dziękuję serdecznie za rozmowę i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję również, pozdrawiam. Dziękuję bardzo.